Z historią zbawienia jest jak z dobrym meczem piłkarskim. Oto jest atak i pomocnik ma do dyspozycji dwóch napastników i obrońca jest zdezorientowany, komu poda. Ale okazuje się, że kiedy jeden napastnik otrzymał piłkę, to był początek zwycięskiej bramki, ponieważ w pewnym momencie odegrał do drugiego napastnika i obrońca nie potrafił zaradzić tej sytuacji. Myślę, że ze zbawieniem było bardzo podobnie. Oto Pan Jezus w pierwszym kroku umarł na drzewie krzyża, pokonał szatana, pokonał grzech, otworzył bramy wolności, dał nam nowe życie, ale równocześnie tym, co definitywnie zamknęło historię demona, który chciał zatriumfować nad Panem Bogiem, jest zmartwychwstanie Chrystusa. Ponieważ Pan Jezus w swojej ludzkiej naturze, a więc w tej naturze, która była słaba, która była skreślona, która biegła do przepaści, wyzwolił również człowieka. I dlatego sens zmartwychwstania Chrystusowego polega na tym, że każdy z nas ma tę obietnicę zmartwychwstania. My również zmartwychwstaniemy. I dlatego my wierzymy w życie w pełni z Jezusem Chrystusem. I to jest istota naszej wiary. My w ten sposób pozycjonujemy nasze życie. My w ten sposób żyjemy tutaj, jakbyśmy byli na delegacji. Pełnia życia będzie po przejściu granicy życia i śmierci. Pełnia radości, pełnia pokoju i nie będzie już skutków grzechu pierworodnego. I to jest cudowna perspektywa.